Marcin Krzywicki, dzień dobry, witam i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj w studiu Marek Ziółkowski, właściciel Watahy Zielona Góra, tej w futbolu amerykańskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie radiosłuchaczy, kibiców i panów. Do tego oczywiście przedsiębiorca, natomiast my skupimy się na tym właśnie aspekcie sportowym dzisiaj i ja troszeczkę przewrotnie chciałbym zacząć tę rozmowę może paradoksalnie od końca. Gdzie pan widzi futbol amerykański, Watahę, czyli swój klub? No, za dekadę. Dekada to już są dosyć długofalowe plany. Szczerze mówiąc, mamy bardziej takie 3-5-letnie i chcielibyśmy przede wszystkim wyedukować Lubuszan, mieszkańców Zielonej Góry, futbolowo. Wyedukować, mówię tutaj w znaczeniu bardziej takiej zajawki na sport, który jest mimo wszystko inny, a dosyć fajny, nośny medialnie, na pewno bardzo interesujący z perspektywy osób, które już gdzieś poznały zasady albo nauczyły się tych podstawowych zasad, bo oczywiście sam w sobie sport jest dosyć skomplikowany technicznie, ale te podstawowe zasady można bardzo szybko złapać, zrozumieć i cieszyć się spotkaniami. Docelowo też na pewno będziemy ewoluować jako klub, tak samo jak cała liga. Sport robi się coraz popularniejszy. Mam nadzieję, że to się przełoży na frekwencję. No i chcemy się bić z pozostałymi ekstraklasowymi drużynami zielonogórskimi, oczywiście pozytywnie o kibica, o zainteresowanie, o frekwencję. Ja specjalnie zadałem to pytanie, no bo pan poważny człowiek biznesu, przedsiębiorca, nie wchodziłby w coś, co w pana perspektywie, w pana oczach nie miałoby no takiego długofalowego rozwoju, tak się domyślam po prostu. Zdecydowanie tak. To znaczy tutaj dwa aspekty zdecydowały o tym, że mimo wszystko to futbol, chociaż różne były rozważania, jeżeli chodzi o zaangażowanie w sport, zresztą różne sporty wspomagaliśmy też jako firma. Pierwsza jest taka, że akurat w Zielonej Górze zebrała się fajna grupa zawodników, którzy byli w stanie zorganizować się na tyle, żeby wybudować z budżetu obywatelskiego, jak panowie wiecie pewnie, stadion, co dla mnie już było istotnym sygnałem do tego, że to są ludzie, z którymi warto się związać. Przepraszam, że wejdę w słowo, tym pana kupili, jakby zarazili tym bakcylem gdzieś tam po drodze, ten stadion, ta skuteczność w działaniu, bo budżet obywatelski, no to tutaj trzeba się wykazać taką skutecznością dość dużą. Dokładnie tak, zaangażowaniem przede wszystkim, skutecznością, tak jak pan powiedział, na pewno nie zrobiliby tego ludzie, którzy nie mają, kolokwialnie mówiąc, poukładane w głowach. Na pewno wymagało to sporo czasu i może nawet nie tyle sam stadion, bo w momencie, jak podejmowaliśmy decyzję o współpracy, to jeszcze te prace trwały, ale też perspektywa tego, że powiedzmy tego typu obiekt, jeden z ładniejszych w Polsce, jeden z niewielu ze sztuczną nawierzchnią. Nagrodzony nawet też nagrodzony przy okazji, prawda? Może wpłynąć na to, że jednak będzie łatwiej przekonać ludzi do tego, że futbol amerykański to nie jest tylko jakaś fanaberia z zagranicy i sport, powiedzmy, który u nas się nie przyjmie, ale jak widać, stadion zdecydowanie w tym pomógł. Druga rzecz jest taka, że to jest jeden ze sportów, na które też, brzydko mówiąc, firmę naszą jeszcze stać, tak? Na zaangażowanie, na wspieranie tego, ponieważ nie ma, na chwilę obecną jeszcze, nie ma wysokich kontraktów zawodniczych. Zawodnicy na dobrą sprawę to są w większości amatorzy, nie pobierają z tego tytułu wynagrodzeń. I to nawet nie jest kwestia samego przełożenia finansowego, oczywiście ma to znaczenie, ale tego, że to są ludzie, którzy się tym sportem cieszą jeszcze, robią to dla frajdy, dla fanu, nie są spaczeni, zblazowani wysokimi pieniędzmi, które za to otrzymują. I to był drugi główny powód, dla którego właśnie futbol. To za parę lat w takim razie, za pięć przyjmijmy, za siedem, gdzie pan widzi futbol amerykański w Polsce, no i gdzieś w tej układance Watahę, może tak? Myślę, że futbol będzie jedną z liczących się dyscyplin. Tutaj kluczowe znaczenie ma założenie związku przy ministerstwie i tutaj wszyscy jako liga działamy w tym kierunku, aby do tego doprowadzić. To zdecydowanie ożywi sam futbol, rozgrywki młodzieżowe, a to jest kluczem do wszystkiego. My jako klub w tym wszystkim
chcielibyśmy na pewno mocno rozbudować drużyny juniorskie, stworzyć szkółkę i to już są plany na najbliższe miesiące. Szkółkę dla małych dzieci, komercyjną, dzięki której rodzice będą mogli przyprowadzić te dzieciaki, pokazać im, co to jest ten futbol, złapać troszeczkę tego bakcyla i siłą rzeczy przeprowadzić, powiedzmy, cały ten proces edukacyjny od najniższego szczebla poprzez składy juniorskie docelowo do seniorów. Także bardzo by mnie cieszyło, gdyby za te 5-7 lat w składzie byli ludzie, którzy zaczęli od, którzy na dzień dzisiejszy są małymi chłopcami i zaczęli się bawić w futbol, a skończyli jako profesjonalni zawodnicy. Być może już z kontraktami, wtedy mam taką nadzieję. Chcielibyśmy też na pewno w ciągu tych kilku lat walczyć o coś więcej niż tylko najwyższa klasa rozgrywkowa, utrzymanie w niej, ewentualnie odgrywanie roli średniaka, no, ale to myślę, że każdy ma takie aspiracje i ambicje. Kwestia tego, jak się to poprowadzi, mam nadzieję, że nam się to uda lepiej niż innym i gdzieś tam będziemy zespołem, który się w przyszłości będzie liczył. Ja dopowiem tutaj, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, że Wataha Zielona Góra została zaproszona do LFA1, czyli tej, nazwijmy to, futbolowej ekstraklasy. Od tego sezonu właśnie w najwyższej klasie rozgrywkowej będą zielonogórzanie grać. Tam się spada, jak się noga powinie? To tak, jest spadkowa liga, tak? Są spadki, ostatni zespół, nawet nie wiem, czy w tej chwili nie dwa ostatnie, ale chyba ostatni tylko spada do drugiej ligi, czyli do tej, w której myśmy występowali w zeszłym sezonie. To jest dzika karta, z której skorzystaliście, natomiast w ubiegłym sezonie, no, świetny sezon w LFA 2 i porażka w finale z Taure Sopole. Ja powiem szczerze, do dziś mam prezesa, czy też działacza drużyny z Opola, który łapiąc się za głowę, obracając się do dziennikarzy, mówi: Jezus Maria, co myśmy zrobili? Wy tu macie wszystko. Myślał tutaj o infrastrukturze, o tym zapleczu właścicielsko-sponsorskim, a my nie mamy nic. I jakby przypomniała mi się ta sytuacja w tym momencie, kiedy dostaliście tę dziką kartę, no że jednak się spotkacie ze sobą w tej ekstraklasie. No i myślę, że paradoksalnie to obu zespołom wyszło na dobre. Nam na pewno troszeczkę ostudziło głowy, pozwoliło zobaczyć, że nie wszystko wygrywa się dobrym samopoczuciem. Dużo pracy przed nami i myślę, że to był najlepszy moment, żeby tą pracę rozpocząć zaraz po zakończeniu finałów. Jeżeli chodzi o pole, to też śledzimy działania drużyny z Opola i wbrew temu, co prezes mówił i czego się bał, wydaje mi się, że będą dosyć mocną siłą na tym rynku. Bardzo duże wzmocnienia, przejęli kilku zawodników z jednej z czołowych drużyn, to znaczy inaczej, ci zawodnicy wrócili do Opola, wiedząc, że drużyna będzie grała w ekstraklasie. Myślę, że budżetowo też im się zdecydowanie poprawi, no bo to jest jednak inny poziom rozgrywkowy i będą na pewno mocnym, wymagającym rywalem, a myślę, że nasz mecz z Opolem to będzie i dla nas, i dla nich taka wisienka na torcie tego sezonu. Na pewno mecz o dużym ciężarze gatunkowym i my będziemy chcieli pokazać, że ten finał był przypadkiem. Nadbudujecie to odpowiednio medialnie, wizerunkowo w swoim trochę amerykańskim stylu. Ja nie mówię tego, broń Boże, złośliwie, tylko jak najbardziej szczerze, bo wizerunkowo to nie słodząc, nie kadząc, już dawno ekstraklasa, a jak duży krok sportowo trzeba uczynić naprzód, żeby no być takim ekstraklasowcem z krwi i kości, pełną gębą? Bardzo duży. Wbrew pozorom to nie jest kwestia tylko nauczenia się kilku dodatkowych zagrywek. My jako klub, pozyskując nowego trenera z ogromnym doświadczeniem, skupiliśmy się jednak na tym, żeby budować cały system gry. Nie chcieliśmy iść w kierunku tego, by ściągnąć dwóch, trzech samograjów, dokładnie, zawodników, którzy wygrają nam mecze, odejdą po sezonie i zostaniemy w tym samym miejscu, gdzie jesteśmy. To też właśnie jest kwestia tego budowania zaplecza. Tutaj trener Skolas bardzo się udziela w tym kierunku. Mam nadzieję, że jak dostanie od nas odpowiednie narzędzia i jeszcze kilka rzeczy poukładamy przed sezonem, będzie to robił jeszcze intensywniej, także młodzież zielonogórska na pewno często go będzie widzieć w szkołach. Na pewno brakuje
nam w Zielonej Górze tego, co mają duże miasta w Polsce, czyli takiego dużego ośrodka uniwersyteckiego, który jest zapleczem dla zawodników, pozwala powiedzmy też zachęcić tych zawodników z innych miejsc kraju do tego, żeby przyjechali, tak jak Wrocław czy Warszawa, może kusić ludzi studiami, możliwościami pracy. No tutaj w Zielonej Górze jest z tym troszeczkę ciężej, ale robimy wszystko, co się da, żeby to zmienić i żeby ten klub i miasto było dla tych zawodników też atrakcyjne do tego, żeby przyjechać, bo oczywiście też poszukujemy wzmocnień na zewnątrz. To jest tak specyficzny sport, że skład musi być odpowiednio szeroki, musi być konkurencja o miejsce w drużynie i dopiero wówczas można myśleć nad szlifowaniem zagrywek. Tutaj dużą rolę też robi to, że zderzymy się z zespołami, które od wielu lat grają na dużo wyższym poziomie, że tak powiem, mają możliwości treningowe, kadrowe zdecydowanie większe, bo 120 osób przychodzi na treningi, to jest dosyć duża dysproporcja do tego, co my mamy w Zielonej Górze. No i też takie drużyny jak Panthers Wrocław czy Lowlanders Białystok, to są atleci, tu już trzeba mieć świadomość tego, że zabawa się skończyła, to już nie jest amatorska gra w futbol. Tam trzeba przede wszystkim patrzeć na to, żeby nie wyrządzić sobie krzywdy. To przygotowanie motoryczne, atletyczne do sezonu musi być zdecydowanie inne niż było do tej pory, bo po prostu już nie ma miejsca na błędy. Budżet też trzeba jakoś tam zwielokrotnić i tu dokładając jeszcze pytanie takie finansowe, ile gdzieś tam najmożniejsi, jakim budżetem najmożniejsi według gdzieś tam waszych informacji, pewnie nieoficjalnych, myślę pewnie tutaj o Panthers Wrocław, bo to taki hegemon, jeżeli chodzi o futbol amerykański, jakim tam budżetem obracają, jakimi środkami dysponują, żeby unaocznić tak trochę słuchaczom. Dysproporcja jest dosyć duża, bo mogę powiedzieć tak, nie zdradzając kwot, że budżet Panthers Wrocław jest 20-krotnie wyższy jak nasz. Mhm. Na chwilę obecną to są środki rzędu dobrze ponad 2 milionów złotych już na sezon. Także to też nie jest ogromny budżet, jak się patrzy w stosunku do innych sportów, tak, ale my raczej operujemy budżetem w okolicach 200 tysięcy. Mam nadzieję, że będzie w tym sezonie więcej, ale to jest takie absolutne minimum, żeby ten sezon zagrać. Pan wspomniał o tym edukowaniu na początku społeczeństwa zielonogórzan, czy idąc szerzej, może nawet i lubuszan, bo przechadzając się pośród kibiców właśnie przy okazji tego finałowego meczu, skądinąd świetna frekwencja wtedy była, no to było widać, kto gdzieś tam coś liznął, nawet troszeczkę, jakiś półtora minutowy filmik gdzieś tam w serwisie YouTube, a kto przyszedł na zielono totalnie, że pewnie połapie sobie te wszystkie schematy, jak dłużej poogląda. Dużo pracy jeszcze przed wami w tym zakresie edukacji, mam wrażenie. Zdecydowanie tak, ale fajne jest to, że ludzie, którzy uczestniczą w tych spotkaniach od dłuższego czasu, dzielą się tą wiedzą z innymi kibicami. To jest według mnie najfajniejsze w tym sporcie, że nie ma żadnych animozji, nawet między kibicami różnych drużyn, już pomijając to, że ludzie są bardzo życzliwi wobec siebie, zazwyczaj przychodzą całymi rodzinami. Najfajniejsze uczenie się futbolu według mnie to jest właśnie takie, gdy siądzie się koło kogoś, kto te reguły zna, przynajmniej na tym bazowym poziomie, na podstawie zagrywki stara się je wytłumaczyć, czy wytłumaczy osobie obok, wtedy to można złapać bardzo szybko. Samo czytanie suchych przepisów może nie jest tak atrakcyjne, chociaż też oczywiście da się to złapać, ale robimy też wszystko, żeby ten przekaz i ta nauka była jak najdostępniejsza. To też mogę powiedzieć dzisiaj już, bo jesteśmy po rozmowach z Dawidem Białym, to jest według mnie najlepszy speaker futbolu amerykańskiego w Polsce, że mamy go zakontraktowanego na wszystkie mecze domowe już w tym sezonie, jeżeli nie będzie oczywiście jakiejś kolizji terminów z jego innymi planami związanymi z pucharami Panthers Wrocław, bo tam ma priorytet, a poza tym Zielona Góra jest jego drugim klubem, tak jak powiedział, także bardzo się z tego tytułu cieszę. Pan powiedział, że zawodnicy w futbolu amerykańskim to jeszcze nie są, mimo że to ekstraklasa, to nie są zawodowcy, którzy tutaj kasują bajońskie sumy za granie. To też chyba system rekrutowania pokazuje, że tak naprawdę dorosłego człowieka o odpowiednich proporcjach, warunkach fizycznych można przysposobić do grania tak naprawdę, bo to w żadnym, albo inaczej, w niewielu sportach można dorosłego człowieka do gry nawet w ekstraklasie przysposobić, prawda?
No to jest właśnie fajne o tyle, że powiedzmy ten sport nie ma ograniczeń specjalnie wiekowych, a raczej motoryczne, predyspozycje fizyczne. Z drugiej strony, czy to jest osoba, która ma 60 kg wagi, czy 160, zawsze znajdzie swoje miejsce na boisku. Tak jak mówię, na dzień dzisiejszy jeszcze powiedzmy te osoby z rekrutacji zeszłorocznej jesteśmy w stanie nauczyć systemu gry czy zagrywek i mogą próbować swoich sił w nadchodzącym sezonie, ale wydaje mi się, że to się będzie bardzo szybko zmieniać. Ten system gry, powiedzmy półamatorski, jednak odchodzi w przeszłość i docelowo nie będzie tak łatwo osobie, która dojdzie do zespołu, poznać system gry, poznać zagrywki, tego jest dosyć sporo, przygotować się też odpowiednio właśnie atletycznie, motorycznie do tego, żeby ten sezon rozegrać. Wydaje mi się, że jeszcze 2-3 lata i takie wejście do pierwszego składu, występowanie w roli startera będzie wymagało jednak kilkuletniego doświadczenia. A ilu graczy z zewnątrz planujecie pozyskać? Myślę tu i o ewentualnie Polakach, ale też o zagranicznych, tu są obostrzenia. No i też jak wygląda ten rynek europejski, jeżeli chodzi o futbolistów amerykańskich, no bo w koszykówce to mamy na przykład agencję agentów, to wiemy, jak to mniej więcej wygląda, obserwując chociażby poczynania Stelmetu przez te lata. A jak to jest w futbolu amerykańskim? Szczęśliwie w futbolu amerykańskim jeszcze agentów nie ma i uważam, że to jest akurat jedno z błogosławieństw tego sportu póki co, ale oni się na pewno pojawią wraz z rozwojem dyscypliny, rozwojem kontraktów zawodniczych. Siłą rzeczy taki będzie kierunek i to jest nieuniknione według mnie. To jest też kwestia tego, żeby znaleźć w odpowiednim czasie swoje miejsce na tym rynku i w jakiś sposób próbować to ucywilizować, bo wiemy dobrze, że w różnych dyscyplinach różnie to wygląda. Są sporty, gdzie agenci praktycznie trzęsą całą ligą, co też uważam jest pewną skrajnością i rzeczą niedobrą dla sportu. A tu jak wyszukujecie zawodników? To jest internet po prostu? Czy... Tak, są wyspecjalizowane portale, które pozwalają nam na przejrzenie przynajmniej tych highlightów, czyli najlepszych akcji danego zawodnika, czyli akcji, którymi ten zawodnik chce się pochwalić. Jest tam jakieś CV, są referencje z innych drużyn. Na bazie tego już sobie można pewien pogląd wyrobić, ale oczywiście najważniejsza jest rozmowa. Zazwyczaj ze względu na odległość są to Amerykanie, czyli te rozmowy przeprowadzamy raczej via Skype czy przez internet. Mhm. Nie zawsze da się to zrobić personalnie, aczkolwiek też jest spora grupa zawodników, którzy grają w innych ligach europejskich i są zainteresowani występowaniem u nas i wtedy wyjazd powiedzmy nawet do Berlina czy do Pragi nie jest jakimś tam wielkim problemem, żeby się spotkać i parę słów zamienić. To jeszcze przed wami, blisko jesteście z tymi takimi wzmocnieniami, nazwijmy to zewnętrznymi? A musimy być blisko, bo to już sezon wkrótce. To jest co prawda troszeczkę inna specyfika zawodnika niż ludzie, którzy przychodzą zupełnie z zewnątrz na rekrutację, to są zawodnicy importowani, to zazwyczaj są ludzie, którzy w większości przypadków już mają to ogólne pojęcie, co i jak należy grać. To jest kwestia tylko ustalenia detali technicznych, przeanalizowania playbooka, także ich można stosunkowo szybko przygotować do sezonu. Oczywiście, jeżeli to są zawodnicy na kluczowych pozycjach, no to ten scouting też musi być odpowiednio dobry i ta weryfikacja odpowiednio wnikliwa, no bo przyjdzie nam na tych ludziach opierać zespół i opierać ten system gry zaproponowany przez trenera, dlatego nie staramy się jakoś tam specjalnie spieszyć tym wszystkim, dosyć wnikliwie to analizujemy i też patrzymy nie tylko pod kątem sportowym, a na bazie doświadczeń z poprzedniego roku też staramy się, żeby to byli ludzie, którzy są jednak takim motorem pozytywnym ekipy, dadzą tego pozytywnego kopa adrenaliny, pociągną zespół za sobą i pokażą, że w drużynie, która powiedzmy ma aspiracje o to, żeby w skali kilku lat powalczyć o medale, ta etyka pracy na treningu chociażby musi być zdecydowanie profesjonalna. Jeden importowany zawodnik zagraniczny może w meczu wystąpić, tak? W najwyższej klasie? Dwóch może być w składzie, jeden może występować w danej chwili na boisku i dwóch zamierzamy zakontraktować. I to jest tak, że taki człowiek tu przyjeżdża i jakby
no tak czysto ludzko, życiowo, bytowo, żyje jakby tylko z tego, co tutaj jakby świadczy usługi dla was, tak, grając i za to go opłacacie i sobie tu funkcjonuje, tak? Dokładnie tak, zazwyczaj nie mają innych zobowiązań, a to też jest pewien problem z tymi zawodnikami importowanymi, żeby nie trafić, że tak powiem, turysty, bo dużo tych chłopaków przylatuje do Europy grać z tego względu, po pierwsze, że w Stanach jest bardzo duża konkurencja i oni tam nie mają szansy na udział w profesjonalnych rozgrywkach. A z drugiej strony, no to są młodzi ludzie, lubią zwiedzać, lubią poznawać nowe kraje, także to też trzeba gdzieś wszystko wypośrodkować i powiedzmy zawodnik, który sportowo jest nawet ogromnym talentem, niekoniecznie sprawdza się w tych warunkach europejskich jako podpora zespołu i motywator do dalszej pracy. To kończąc już powoli, bo to już niebawem, powiedzmy, kiedy LFA1 rusza, to jest marzec i tak naprawdę do wakacji wszystko będzie praktycznie zakończone. Trochę inaczej niż w LFA2. Zdecydowanie tak i to jest jedna z bolączek tego sezonu. Mam nadzieję, że to jest ostatni sezon w takiej formie. Zaczynamy dosyć szybko, bo 24 marca meczem z Armią Poznań. Też spory ciężar gatunkowy, ale to jeszcze będziemy, myślę, ujawniać bliżej rozpoczęcia sezonu pewne smaczki tych spotkań. Sezon kończy się, tak jak pan powiedział, praktycznie przed wakacjami. Później jeszcze na pewno rozgrywki juniorskie, bo tutaj też planujemy zespół juniorski w tym roku wystawić. Od przyszłego roku on jest obowiązkowy dla drużyny LFA1. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko zrobić na odpowiednim poziomie, bo zrobić to musimy, tylko że wbrew pozorom ten off-season teoretycznie jest bardzo długi w futbolu, ale jeżeli się tak jest wewnątrz, to okazuje się, że na wszystko zaczyna brakować czasu w pewnym momencie. Tym bardziej w klubie, który nie jest korporacją, tak, w którym nie ma masy osób odpowiedzialnych za określone rzeczy, staramy się to rozdzielać między siebie. To też się będzie pewnie zmieniać, to jest jedna z rzeczy, które zmienią się oprócz aspektów sportowych w przeciągu iluś tam lat, to taka, że ten podział obowiązków będzie inny i będzie to jednak troszeczkę bardziej sformalizowane, myślę, że z korzyścią dla wszystkich i dla zawodników, i dla kibiców, i dla drużyny samej w sobie. To równiuteńko, za 2 miesiące, drodzy słuchacze, zaczynamy. LFA1, futbol amerykański w Zielonej Górze. Ekstraklasa, tak po ludzku można to po prostu nazwać, z watahą Zielona Góra. Marek Ziółkowski, właściciel klubu, był naszym gościem. Bardzo pięknie dziękuję. Bardzo państwu dziękuję. Zapraszam na 24 marca. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.